wszystkich Państwa witam bardzo serdecznie. Na wstępie może tak kilka słów o sobie. Nazywam się Aleksandra Stępniak, jak już było powiedziane. Od niespełna roku pracuję w firmie Danfoss na stanowisku konsultanta do spraw efektywności energetycznej. Natomiast tą efektywnością energetyczną, problemem jakości powietrza, smogu, ubóstwa energetycznego czy tematów powiązanych ze zmianami klimatu zajmuję się już zawodowo ponad 12 lat, wcześniej współpracując z organizacjami pozarządowymi. Dzisiaj porozmawiamy o problemie smogu, który jest w Polsce problemem palącym. Dlaczego takim jest palącym problemem? To znaczy, że jest palącym problemem, to widać, bo to wystarczy zajrzeć do gazet czy innych mediów. Natomiast dlaczego on jest tak dużym problemem w Polsce, to o tym za chwilkę. Na początek jednak, tylko niestety mi się nie przeklikują slajdy. Kliknij w slajd. To tak będę klikać. Na początek jednak taka rozgrzewka. Chciałam się Państwa zapytać, kto z Państwa jest palaczem? Kto z Państwa pali albo nie pali papierosów? Tutaj proszę chwileczkę jeszcze poczekać z tym zaznaczaniem. Olga nam wsunie tablicę, na której będziemy mogli zaznaczać. I chciałabym poprosić Państwa, żeby Państwo zaznaczyli ptaszkiem, krzyżykiem, kropką, kto z Państwa pali papierosy. Dobrze, to widzę, że tutaj są głosy po jednej i po drugiej stronie, natomiast chyba mogę powiedzieć, że większość z nas tutaj dzisiaj obecnych tymi palaczami nie jest. Ja też nie jestem palaczem i zawsze mi się wydawało, że nie jestem nawet biernym palaczem. Bardzo dymu tytoniowego nie lubię i staram się unikać miejsc związanych z tym dymem tytoniowym. Tak myślałam do czasu, aż głębiej zaczęłam się zajmować problemem smogu, bo niestety okazuje się, że każdy z nas w Polsce, oddychając takim powietrzem, jakie mamy wokół nas, jest biernym palaczem. Każdy z nas, niestety nawet dzieciaki, nawet te najmłodsze dzieci, które wychodzą na spacery z rodzicami, codziennie wypalają kilka papierosów. W Warszawie to jest około 7-8 papierosów dziennie w sezonie grzewczym, w Krakowie, w Zakopanem to jest jeszcze więcej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że obecny u nas w powietrzu smog zawiera w sobie benzoalfapiren, czyli wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny, który jest również składnikiem dymu tytoniowego. I dlatego, proszę Państwa, to nie jest przesadzone, jeżeli powiemy, że smog nas zabija. Bo smog naprawdę nas zabija. To jest jeden z pierwszych plakatów polskiego alarmu smogowego, jak kilka lat temu rozpoczynał taką szeroką medialną kampanię na temat problemu z jakością powietrza w Polsce. Tutaj jest mowa o 45 tysiącach zgonów rocznie, które w Polsce powodowane są oddychaniem złą jakością powietrza. W tej chwili statystyki wyglądają dużo gorzej, bo w Polsce mówi się już o 48 tysiącach zgonów rocznie. Natomiast na świecie, tutaj są dane z 2015 roku, to jest niespełna 6,5 miliona osób, które umarło w wyniku chorób spowodowanych oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem. Dlaczego nagle o smogu zaczęło być tak głośno w styczniu zeszłego roku? Dlatego, że smog dotarł do Warszawy. Nagle okazało się, że 6 stycznia Warszawa uświadomiła sobie, że smog to jest problem całej Polski, mimo że smog to jest kwestia kilkudziesięciu ostatnich lat. To nie jest problem tego roku zeszłego czy pięciu ostatnich lat. Już 17 lat temu NIK w swoim pierwszym raporcie pisał o problemie jakości powietrza i wymieniał różne sposoby poprawy tej jakości powietrza. W zeszłym roku naprawdę było źle. I według danych GUS w styczniu ubiegłego roku odnotowano o 11 tysięcy zgonów więcej niż w analogicznych okresach w latach ubiegłych. I po przeanalizowaniu tej różnicy zgonów okazało się, że biorąc pod uwagę nawet wzrost zachorowań na grypę i inne przyczyny tych zgonów, to jednak jakość powietrza miała tutaj olbrzymie znaczenie. Jeszcze jedna liczba pokazująca, jak istotna jest ta jakość powietrza, jeśli chodzi o śmiertelność Polaków. W Polsce bardzo dużo się mówi o tym, że mamy bardzo złe statystyki, jeśli chodzi o wypadki samochodowe i bardzo dużo osób ginie w wypadkach samochodowych. I rzeczywiście w skali Europy to jest naprawdę sporo, średnio to jest około 3 tysięcy osób. Ale proszę zestawić tą liczbę z tymi 48 tysiącami zgonów rocznie, które wynikają z oddychania złej jakości powietrza. Co z tego wynika? No, tak obrazując to jak najprościej, możemy powiedzieć, że w 2015 roku z mapy Polski zniknął Ciechanów.
W 2016 zniknął Kołobrzeg, w 2017 zniknął Tarnobrzeg, a w tym roku może zniknąć z mapy Polski Starogard Gdański. Do tego dochodzi wiele innych miast, z których albo duże fragmenty mogą zniknąć w kolejnych latach, albo całe miasta mogą zniknąć, dlatego że w Polsce co roku umiera 48 tysięcy osób w wyniku powikłań, w wyniku chorób spowodowanych złą jakością powietrza. Dlaczego ten smog jest taki niebezpieczny dla nas? Dlatego, że cząsteczki smogu, czyli te główną składową smogu, są pyły zawieszone w powietrzu i te pyły mają bardzo małą średnicę. Tutaj na obrazku widzą Państwo średnicę włosa ludzkiego, która wynosi około 50-70 mikrometrów. Taki pył PM10 jest około 5-7-krotnie, ma 5-7-krotnie mniejszą średnicę niż średnica włosu ludzkiego, a pył PM2,5 jest jeszcze 4-krotnie mniejszy od cząsteczki pyłu PM10. Co to powoduje? No, jak oddychamy? Jeżeli oddychamy przez nos prawidłowo, wciągając powietrze, to oczywiście nos tak działa, że oczyszczamy, w pewien sposób oczyszcza powietrze z pyłów. Natomiast te drobniejsze cząstki przenikają dalej do gardła, do tchawicy. Jeszcze drobniejsze mogą przenikać do skrzeli i oskrzelików, a te najdrobniejsze cząsteczki przenikają do pęcherzyków płucnych, a stamtąd dostają się do krwioobiegu i z naszą krwią wędrują po całym naszym organizmie. Dlatego wbrew pozorom problem smogu to nie tylko choroby układu oddechowego, które oczywiście też istnieją i są bardzo poważne, to jest na przykład przewlekła obturbacyjna choroba płuc czy wszelkiego rodzaju astma, alergie, ale to również, a może nawet przede wszystkim choroby układu krwionośnego, zawały, udary i lekarze kardiolodzy z Zabrza przeprowadzili badania, w których wykazali, że w okresie zwiększonej ilości smogu w powietrzu o kilkanaście procent wzrasta ilość zgłaszanych przypadków zawałów i udarów i o kilkanaście procent zwiększa się śmiertelność tych zgłaszanych przypadków. Więc to pokazuje, że jest naprawdę istotna korelacja pomiędzy powietrzem, jakim oddychamy i jego zanieczyszczeniem, a problemami układu krwionośnego. To również patologia ciąży i ryzyko ciąży, a także problem dalszy rozwojowy dzieci i niemowląt, a także zwiększone ryzyko zachorowań na raka czy choroby układu nerwowego. Jeszcze jeden slajd pokazujący tą korelację. Według GUS najistotniejszymi przyczynami zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, następnie choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego. No i dla porównania, około 1/3 przypadków raka płuc, wylewu, chorób serca spowodowane jest właśnie oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem i tym samym narażeniem na pyły zawieszone w powietrzu. Czy to jest taka paranoja? No chyba pokazałam przed chwilą, że nie, że ten problem, że smog jest istotnym problemem, to nie jest dla nas przesada. O tym się możemy przekonać też przeglądając prasę, internet, słuchając radia. Wszędzie od dłuższego czasu jest coraz głośniej o smogu. Dlaczego tak jest i dlaczego w Polsce ten smog jest taki istotny? Tak wygląda mapa Polski, obrazująca stężenie benzoalfapirenu, czyli tej toksycznej substancji, o której mówiłam, która jest składową zarówno dymu tytoniowego, jak i smogu. No jak widać, Polska naprawdę przoduje, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. I tutaj na tym wykresie WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, opublikowała kilka lat temu taki raport prezentujący 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie i okazało się, że z tych 50, 33 to są miasta w Polsce. Na tym wykresie jest przedstawionych 20 kilka pierwszych miast, no i od razu widać, nie wiem czy nazwy są czytelne, ale tam wszędzie, gdzie nazwa jest napisana czerwonym kolorem, to jest Polska. My mamy pierwsze, drugie miejsce, potem trzecie należy do Bułgarii, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme jest nasze, później dwa miejsca w Bułgarii, znowu Polska, Bułgaria i do końca prawie cały czas Polska. Więc to pokazuje, jak duży problem w Polsce stanowi zanieczyszczenie powietrza i jak bardzo zanieczyszczamy całą Europę, bo te związki, które się znajdują w powietrzu, nie utrzymują się tylko
bezpośrednio w miejscu emisji, tylko rozprzestrzeniają się dalej. Ten mały radialny wykres z boku pokazuje, dlaczego w Polsce dotychczas tak mało się mówiło o problemie smogu. Ten duży czerwony trójkąt pokazuje, jaki w Polsce jest poziom alarmowania o jakości powietrza w Polsce. Według WHO, dopuszczalnym średniodobowym stężeniem pyłu to jest 50, pyłu PM10 to jest 50 mikrogramów na metr sześcienny. W Polsce poziom alarmowy to jest 300 mikrogramów na metr sześcienny. Proszę zobaczyć, te pozostałe trójkąciki pokazują inne kraje. Ja już nie mówię o Francji, gdzie jest 80 mikrogramów na metr sześcienny, ale nasi najbliżsi sąsiedzi, Słowacja, Czechy, mają to na poziomie 100-150, czyli trzykrotnie, dwukrotnie mniejszy poziom niż alarmowania niż u nas. Dlaczego to jest takie istotne? Bo wtedy, kiedy ogłasza się ten alarm smogowy, po pierwsze społeczeństwo jest o tym zawiadomiane, więc jest świadome tego, jak wygląda sytuacja, jak powinno się zabezpieczać. W ubiegłym roku w Warszawie na przykład przedszkola otrzymywały informacje, żeby nie wyprowadzać dzieci, żeby nie chodzić z dziećmi na spacery. Na Śląsku kilka miast zamykało szkoły w okresie wyższych stężeń dobowych, dlatego że narażenie na na tak wysokie stężenia pyłów są naprawdę niebezpieczne, zwłaszcza dla osób z problemami i z chorobami serca, dla małych dzieci, dla osób starszych. Dlatego tak istotny jest też ten poziom alarmowania, żeby uświadamiać ludzi, jak istotny to jest problem w Polsce. I tutaj muszę pochwalić Warszawę, która po ubiegłorocznym smogu w tym roku obniżyła poziom alarmowania i to jest poziom na francuski, czyli już przy stężeniu, to jest i tak dużo więcej niż norma, ale przy stężeniu 80 mikrogramów na metr sześcienny już ogłaszany jest stan alarmowy, poziom alarmowy w Warszawie. Skąd się bierze smog? Rozmawialiśmy dużo o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce, mówiliśmy o tym, to znaczy ja głównie na razie mówiłam, mam nadzieję, że Państwo też coś komentowali na czacie. Mówiłam o tym, jak to jest niebezpieczne dla naszego zdrowia. I teraz, co jest taką główną przyczyną? Ja poproszę Państwa, żebyśmy się znowu trochę bawili, zaktywizowali, żeby tam Państwo nie pospali po drugiej stronie komputeru. Proszę pozaznaczanie, mamy tak, w jednej kolumnie mamy pył i benzoalfapiren, który jest składową pyłu. I tutaj w rzędach mamy gospodarstwa domowe, czyli systemy ogrzewania w gospodarstwach domowych, transport samochodowy i trzecia ikonka oznacza wysoką energetykę i przemysł. Proszę pozaznaczać, co jest głównym emitentem smogu w Polsce. O wow, tu się pokazują od razu liczby, super. No tak, wszystko. Bardzo dobrze, że wszędzie się pojawiły jakieś znaczki i kropeczki, bo oczywiście wszystkie te źródła w jakiś sposób przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Natomiast tak jak pokazują tutaj liczby świetnie wyrosowywane, główną przyczyną, czyli te 70-80%, to są gospodarstwa. Tylko ja bym te liczby 70-80% przesunęła bardziej w kierunku benzoalfapirenu i już to pokażę na kolejnym slajdzie. Jeśli to są dane, oczywiście są podawane w komunikacji różne dane, dlatego te dane, które ja pokazuję, to są oficjalne dane Ministerstwa Środowiska. Jeszcze COBiZE pokazuje troszeczkę wyższe dane, które pokazują jeszcze wyższy udział gospodarstw domowych w powstawaniu problemu smogu. Jeśli chodzi o te dane Ministerstwa Środowiska, to za 40% emisji pyłów PM10 odpowiadają systemy ogrzewania w domach jednorodzinnych w Polsce i za niespełna 80% emisji benzoalfapirenu. Jak to wygląda, co to są, znaczy z czym to się wiąże, to od razu powiem, że smog bardzo wiąże się, przyczyną smogu jest niska emisja. Niska emisja może być, niska emisja to jest emisja ze źródeł znajdujących się na wysokości do 40 metrów i ona może być punktowa albo liniowa. Taką niską emisją liniową jest transport, o którym powiemy za chwilę, natomiast taka niska emisja punktowa to są właśnie kominy naszych domów. I to jest najistotniejsza przyczyna smogu w Polsce.
Jeżeli chodzi o transport, to są dane uśrednione dla całej Polski, to jest jedynie 9 czy 5,5%, jeżeli chodzi o benzoalfa-piren. Natomiast oczywiście, jeżeli spojrzymy na przykład na Warszawę, która jest dużym miastem, gdzie jest duży problem komunikacyjny, zatorów na drogach, ten udział smogu transportowego, smogu samochodowego może być troszeczkę wyższy. Jeśli chodzi o przemysł i wysoką energetykę, to nie wygląda to tak strasznie, jak my się wszyscy boimy. Wszyscy widzą wysoki komin ciepłowni czy elektrociepłowni i myślą, że to jest największy nasz truciciel. Te kominy, no to już jest tak wszystko obłożone filtrami i odpowiednimi technologiami, że naprawdę jeżeli chodzi o pyły i benzoalfa-piren, to jest nieznaczny udział emisji. Te wszystkie liczby nam się nie sumują, dlatego że tu wchodzi jeszcze rolnictwo i wchodzi taka kategoria jak inne, natomiast to są najważniejsze kategorie, które chciałam Państwu pokazać i zaznaczyć, że to my sami sobie szkodzimy, nie te wysokie kominy naokoło nas, tylko sami sobie w naszych domach. Dlaczego tak się dzieje? W Polsce około 90% to są budynki jednorodzinne. To jest około 5 milionów budynków jednorodzinnych w Polsce, które mają różne systemy ogrzewania. Mamy niespełna 3,8 miliona pieców węglowych w Polsce. Z tego 80% z nich, czyli około 3 milionów pieców, to są te najstarsze piece, takie ręczne zasypowe, czyli te najwyżej emisyjne piece. Z tego połowa z nich ma ponad 10 lat, a 16% są starsze niż 20-letnie. To proszę sobie wyobrazić, w jakim stanie jest taki 20-letni piec, jak on, z jaką efektywnością on spala paliwo, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, do takiego pieca możemy wrzucić każde paliwo. Trzecia sprawa, jak on jest bardzo emisyjny. Kolejny duży problem w Polsce to jest niska efektywność domów jednorodzinnych. Ponad 70% domów jednorodzinnych w Polsce ma niską i bardzo niską efektywność energetyczną. I tak jak powiedziała kiedyś minister Emilewicz, to jest prawda. Nasze polskie domy są jak ser, są tak dziurawe jak ser szwajcarski. Do tego dochodzi ta niska efektywność energetyczna, to z jednej strony kwestia skorupy, czyli izolacji, odpowiedniej szczelności okien, ale z drugiej strony to też niesprawne systemy ogrzewania, czy na przykład brak możliwości regulacji temperatury. Dlaczego to jest wszystko tak ważne? W naszych gospodarstwach domowych, w polskich gospodarstwach domowych, co też jest najwyższym udziałem w całej Unii Europejskiej, 70% konsumowanej energii to jest ciepło. My zawsze zwracamy uwagę na te koszty energii elektrycznej, martwimy się bardziej rachunkami za prąd, natomiast 70% energii, którą zużywamy w naszych domach, to jest ciepło. Tu jeszcze dla Państwa, którzy pracują w urzędach, czy którzy zajmują się doradztwem energetycznym dla mieszkańców, powinno być istotne to, że dzieje się coraz więcej, jeżeli chodzi. Są wprowadzane zarówno na poziomie krajowym, gdzie zostały wprowadzane już wytyczne, jeśli chodzi o kotły, to również samorządy, tu trzeba pochwalić samorządy, że samorządy dużo prężniej niż władza centralna działają w kwestii smogu i wiele województw już przyjęło uchwały antysmogowe, które nie będę, żeby nie zajmować nam czasu, nie będę opisywać wszystkich uchwał antysmogowych ze wszystkich tych województw. Te województwa zaznaczone na czerwono to są te województwa, które przyjęły już uchwały antysmogowe. Z czym to się wiąże? Że po pierwsze, z momentem wejścia uchwały w życie następuje zakaz palenia paliwem złej jakości. W każdym województwie nieznacznie różnią się te uchwały, ale zawsze to jest wykluczenie węgla brunatnego, wykluczenie mułów, flotów, miałów, tych wykluczenie węgla o dużej zawartości drobnej frakcji czy biomasy, która jest mocno zawilgocona. I drugim punktem większości uchwał, bo niestety nie wszystkie uchwały antysmogowe we wszystkich województwach to wprowadzają, to jest obowiązek wymiany kotłów. I na początku będziemy musieli wymieniać te najstarsze kotły węglowe, a z czasem również te coraz mniejsze i tak w perspektywie 10-letniej powinniśmy wszystkie kotły wymienić na najnowsze. Niestety niektóre województwa, niektóre uchwały antysmogowe dopuszczają wymianę nadal na kotły węglowe, na takie najwyższej klasy spełniające normy eco-design.
Patrząc z perspektywy problemu smogu, rozwiązaniem jest wymiana na źródła ciepła zupełnie nieemisyjne z pominięciem paliw stałych. Jak my możemy walczyć z tym smogiem? Tak jak powiedziałam, przyczyną smogu jest to, że w wysokoemisyjnych piecach spalamy niskiej jakości paliwo po to, żeby ogrzać domy o niskiej efektywności energetycznej. Żeby rozwiązać jakiś problem, powinniśmy zacząć od samego dołu i od przyczyny tego problemu, czyli najważniejszy taki akcent powinniśmy położyć na tą efektywność energetyczną domu. I efektywność energetyczną rozumianą kompleksowo, czyli nie patrząc jedynie na skorupę domu, czyli izolację i stolarkę, ale również na wnętrze domu. Bo proszę sobie wyobrazić budynek jako taki organizm ludzki i mamy tam tak, mamy skórę i pod skórą mamy warstwę izolacyjną, jaką jest nasza tkanka tłuszczowa. No i to jest ta skorupa budynku, dobrze zaizolowana, wymienione mamy okna, drzwi i mamy położoną wszędzie świetnie izolację. Mamy serce w postaci źródła ciepła i układ krwionośny, który to ciepło rozprowadza po całym organizmie i to jest nasz system ogrzewania. Bez odpowiednio współgrających wszystkich tych elementów nie będziemy mieli sprawnie działającego i dobrze działającego organizmu. Tutaj prezentuję wyniki badań doktora Krzysztofa Księżopolskiego, który pokazał, że samą poprawą efektywności energetycznej i modernizacją całego wszystkich domów jednorodzinnych w Polsce my już znacząco możemy wpłynąć na problem jakości smogu, nawet nie ruszając źródeł ciepła, czyli możemy zaoszczędzić, możemy w całym sektorze budownictwa jednorodzinnego zaoszczędzić niespełna nawet 60% energii, a tym samym zredukować emisję benzoalfa-pirenu o 44% i pyłów PM10 i PM2,5 o kolejno 23% i 22%. Oczywiście ta wymiana źródeł ciepła też jest bardzo istotna, ale powinniśmy to robić w odpowiedniej kolejności, czyli najpierw modernizujemy budynki, następnie wymieniamy źródło ciepła. W przeciwnym razie to nowe źródło ciepła może być znacznie przemiarowane, nawet według badań doktora Księżopolskiego o ponad 80%. Co więcej, wymiana źródła ciepła, jeśli my nie zmniejszymy zapotrzebowania budynku na energię, może doprowadzić do wzrostu kosztów ogrzewania, ponieważ wymieniając źródło ciepła na mniej emisyjne, ale zasilane droższym paliwem, możemy niestety doprowadzić do wzrostu kosztów ogrzewania. I tutaj my z kolei dokonaliśmy takich obliczeń na podstawie budynku referencyjnego z Grodziska Mazowieckiego, gdzie pokazaliśmy, że dodanie funkcji regulacji eliminuje efekt droższego paliwa i nie tylko obniża te koszty ogrzewania, nie tylko jakby eliminuje niebezpieczeństwo wzrostu kosztów ogrzewania, ale na tyle je obniża, że cała inwestycja zaczyna być opłacalna i dzięki temu tak naprawdę można uruchomić również środki prywatne na wymianę źródeł ciepła, bo te inwestycje w krótkim czasie mogą się zwrócić. Taka regulacja temperatury ma również inne istotne znaczenie. To są wymierne oszczędności i jeśli chodzi o regulację, ona może nam zapewnić, w zależności od tego, w jakim stanie mamy już teraz instalację, ale nawet do 46% zmniejszenia zużycia energii. Natomiast to, co jest ważne, obniżenie temperatury w pomieszczeniu nawet o 1 stopień to już jest realna zmiana i realna oszczędność. Można w ten sposób zredukować zużycie ciepła nawet o 6%, co za chwilę pokażę, ma olbrzymie znaczenie. Redukcja temperatury, regulacja temperatury to jest również bardzo ważny dla nas komfort cieplny w pomieszczeniach, dlatego że nie w każdym pomieszczeniu potrzebujemy mieć tak samo wysokiej temperatury i stąd my możemy nawet drobnymi działaniami osiągać wymierne korzyści ekonomiczne. Rozumiem, że w łazience potrzebujemy dosyć wysokiej temperatury, ale już w kuchni cały czas gotujemy i cały czas się coś dzieje, czy w sypialni, gdzie nawet dla naszego zdrowia jest lepsza, trochę niższa temperatura, możemy tą temperaturę dzięki możliwości regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach troszeczkę zmniejszać i dzięki temu oszczędzać tą energię. Tak samo to jest istotne, jeżeli tutaj widziałam, że mamy osoby, również gości z urzędu, jeśli chodzi o szkoły czy budynki użyteczności publicznej, ta temperatura ma również bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o efektywność pracy, możliwość skupienia się czy
czy tak samo ma olbrzymie znaczenie, jeśli chodzi dla dzieci w nauce. I tak naprawdę taka optymalna temperatura to jest te 21-23 stopnie. Dobra dla nas i dla naszego zdrowia, dla możliwości naszej pracy temperatura nie może być ani za wysoka, ani za niska, bo to również powoduje dla nas problemy zdrowotne, problemy z układem oddechowym, wysuszanie, problemy zmęczenie oczu, problemy ze śluzówkami itd. I na koniec jeszcze mam taki jeden slajd podsumowujący, w którym chciałam Państwu pokazać, dlaczego też tak wspominałam o tych 6% i tym jednym stopniu. To, co my komunikujemy i to, co my mówimy, to jest, że to zmniejszenie temperatury o 1 stopień to jest oszczędność rzędu 6%. I czy to ma znaczenie? Czy ten 1 stopień to jest dużo? No ma znaczenie. Każdy stopień ma znaczenie. I proszę spojrzeć na mnie. Tu zaraz zobaczą Państwo kolegę. Proszę się rozejrzeć dookoła. Myślę, że każdy z nas ma temperaturę około 36, 7. I wszyscy się świetnie czujemy i ze sobą rozmawiamy. Dodajmy sobie ten jeden stopień i będziemy wyglądać w taki sposób. No może ja tak nie będę wyglądać, bo ja jeszcze myślę, przy takiej temperaturze dałabym radę tu z Państwem rozmawiać, ale myślę, że... No dobra, nie powiem, że myślę, że wszyscy panowie, ale znam takich panów, mój mąż czy mój szwagier, przy takiej temperaturze 37,6 naprawdę by już wyglądali w ten sposób i by potrzebowali pilnej pomocy. Więc każdy stopień ma znaczenie i pamiętajmy o tym i proszę Państwa, dbajmy o to, żeby redukując temperaturę o ten jeden stopień w naszych pomieszczeniach. Dziękuję ślicznie. Celem mojej prezentacji jest przedstawienie Państwu pewnego rozwiązania, które pozwoli nam na uzyskanie właśnie takiego widoku, który widzimy na tym slajdzie. Czyste, błękitne niebo, a więc czyste powietrze w naszych miastach, miasteczkach, a także wsiach. Bo jak się okazuje, problem smogu również istnieje tam, gdzie wydawałoby się, że jest mało samochodów, ale właśnie w tych miejscach jakość powietrza jest niepokojąco niska. Zostałem poproszony przez koleżankę, jako pracownik działu technicznego, do przedstawienia Państwu rozwiązania opartego na pompach ciepła. Nie będziemy dzisiaj omawiali samej technologii, na to oczywiście możemy znaleźć inny moment, na ten temat również już prowadziliśmy webinaria, są one dostępne w sieci. Natomiast chciałbym dzisiaj zatrzymać się na aspekcie skutków, jakie stosowanie pomp ciepła ma w zakresie jakości powietrza. W warunkach polskich pompy ciepła są zasilane energią elektryczną, która jest produkowana przez elektrociepłownie czy elektrownie węglowe. Ale jak się okazuje, nie oznacza to wcale, że będzie miało to jakiś znaczący wpływ na jakość powietrza. Okazuje się, że właśnie produkcja energii elektrycznej w zawodowych zakładach, a następnie przetworzenie tej energii za pomocą pomp ciepła daje nam bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o poprawienie jakości powietrza. Pompy ciepła to takie urządzenia, które potrafią transportować energię. My w budynkach najczęściej potrzebujemy energię cieplną, chociaż zdarzają się takie sytuacje, kiedy tej energii cieplnej w budynku mamy za wiele i za pomocą pompy ciepła będziemy mogli tę energię również usunąć. Miejscem, z którego pobieramy energię cieplną, bądź do którego transportujemy tę energię cieplną, gdy mamy w budynku jej za dużo, jest nasze otoczenie. Na tym slajdzie widzimy w zasadzie naturę, która nas otacza. Ziemia, grunt, gleba, powietrze, wody powierzchniowe bądź wody podziemne. To są te miejsca, z których możemy pobierać energię cieplną. Ale również nie zapominajmy, że mamy szereg źródeł, z których możemy pobierać energię cieplną, w których znajduje się ona w postaci energii odpadowej. Jako przykład podam. Wytwórnia tworzyw sztucznych schładza formy wtryskowe. Co robi z tą energią? Usuwa ją do otoczenia. A jeżeli ta energia byłaby zagospodarowana i wykorzystana na przykład do ogrzewania biurowca, który znajduje się obok tego zakładu, to czerpalibyśmy energię z procesu technologicznego, nie pozyskując jej z kolei z otoczenia.
Jeżeli mamy do czynienia z producentem, powiedzmy, mebli, na terenie którego znajduje się konieczna stacja sprężarkowa, wewnątrz stacji mamy podwyższoną temperaturę, to ciepło, które zostaje uwalniane podczas produkcji sprężonego powietrza, może w znakomity sposób posłużyć do przygotowania gorącej wody do kamer, do komór lakierniczych. Takie dwa przykłady pokazujące, że uniwersalne narzędzie, uniwersalne urządzenie, jakim jest pompa ciepła, może być wykorzystane do szeroko pojętego transportu energii cieplnej. Przejdźmy jednak do naszego najważniejszego tematu, czyli w jaki sposób za pomocą pomp ciepła możemy poprawić jakość otaczającego powietrza, a idąc dalej, całkowicie usunąć smog pochodzący z niskiej emisji, ze źródeł ciepła spalających paliwa kopalne, paliwa stałe. Pierwszy punkt to przyjrzyjmy się, jakie to paliwa. Najczęściej jest to węgiel, drewno, węgiel różnej jakości, inne paliwa, o których już mówiła koleżanka. Spalane produkują spaliny, które są emitowane za pomocą kominów, które mają wysokość poniżej 40 metrów. To powoduje, że te spaliny zalegają w obszarze, w którym przebywają ludzie. Jest to tak zwana niska emisja. W przypadku zawodowych źródeł ciepła mamy do czynienia z kilkoma elementami, które powodują, że skażenie środowiska, pogorszenie jakości powietrza jest naprawdę minimalizowane. Pierwsza rzecz to sam proces spalania. W zawodowej ciepłowni czuwają nad tym odpowiednie służby i urządzenia. Odpowiednia ilość powietrza, odpowiednia jakość tego paliwa, przygotowanie tego paliwa. To powoduje, że proces spalania jest optymalizowany. Następnie produkty spalania są poddawane oczyszczaniu. Mało tego, podczas oczyszczania odzyskiwane są pewne substancje, które mogą być ponownie wykorzystane, na przykład do produkcji materiałów budowlanych. No i wreszcie ostatni moment, te spaliny, które pozostają, emitowane są na tak znaczną wysokość, że rozpraszają się i stężenie ich nie zagraża już naszemu zdrowiu. Może ktoś z Państwa miał okazję przyglądać się, jak wygląda ten piórokusz spalin znajdujących się ponad kominem. Jest to biały obłok, który nie zaczyna się na samym szczycie komina, tylko w jakiejś jego odległości. Co to oznacza? To znaczy, że przeważającym składnikiem jest para wodna. Zanim ulegnie kondensacji, jest ona niewidoczna. Dlatego ponad kominem nie widzimy spalin. Dopiero w momencie, kiedy dochodzi do kondensacji pary wodnej, ponad kominem widzimy ten biały obłok. Posłużę się badaniami, które zostały przygotowane przez Instytut Studiów Perspektyw z Sewilli, Hiszpanii, na zlecenie Komisji Europejskiej. Badania te miały na celu pokazanie, jaki jest skutek stosowania określonych paliw oraz urządzeń, które służą do pozyskiwania z tych paliw energii cieplnej. I tak, naszymi analizowanymi źródłami ciepła będą kotły olejowe, gazowe, kotły węglowe, kotły na biomasę, ale również pompa ciepła w wersji zasilanej gazem oraz w wersji zasilanej energią elektryczną. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest pompa ciepła zasilana energią elektryczną. Będziemy analizować składniki spalin, te, o których przed chwilą mówiła koleżanka, te, które są dla nas tak bardzo szkodliwe. Zacznijmy od dwutlenku węgla. Ten parametr oczywiście jest przede wszystkim analizowany przez tych, którzy zastanawiają się nad wpływem człowieka na środowisko, nad wpływem człowieka na klimat, ale również ten parametr jest wskazywany we wszelkiego rodzaju programach termomodernizacyjnych.
źródło ciepła, rozwiązanie ma minimalizować produkcję, emisję dwutlenku węgla. I przyglądając się poszczególnym rozwiązaniom, od razu widzimy, które z tych rozwiązań jest rozwiązaniem emitującym dwutlenek węgla w najniższych ilościach. To są paliwa zwane popularnie paliwami odnawialnymi, czyli biopaliwami, drewno, zrębki. Natomiast pompa ciepła jest drugim z kolei rozwiązaniem, które emituje ten składnik w najmniejszych ilościach. Przejdźmy do kolejnych składników spalin. Kolejnym składnikiem są tlenki azotu, NOx-y. Tutaj już sytuacja wygląda zgoła inaczej. Tam, gdzie mamy do czynienia ze spalaniem, a więc słynna biomasa, drewno, jak się okazuje, niestety produkuje w miejscu, gdzie to ciepło jest produkowane, dość znaczne ilości NOx-ów. Spójrzmy, jak to wygląda w przypadku energii cieplnej, która jest przygotowywana czy dostarczana do budynku za pomocą pompy ciepła. Pompa wersji elektrycznej jest rozwiązaniem, które powoduje mniejszą produkcję NOx-ów w porównaniu z pelletem, ze zrębkami, mniejszą w porównaniu z kotłem olejowym, również z kotłem gazowym, no i nie mówiąc tutaj o kotle węglowym. Może nie wspomniałem, ale w przypadku pompy ciepła ta energia, która jest pozyskiwana z otoczenia, ona jest dodawana do energii elektrycznej, którą pompa ciepła musi pobierać, ponieważ jako urządzenie mechaniczne znajdują się w niej pewne elementy, które wymagają ruchu, między innymi sprężarki czy sprężarka, pompy obiegowe, i te elementy właśnie pobierają energię elektryczną. Natomiast udział energii pobieranej z otoczenia jest tak znaczny, dochodzący czasami nawet i do 4-5 części w całości, że udział energii elektrycznej jest praktycznie na poziomie 1/4 bądź 1/5 całości energii dostarczanej do budynku. I to właśnie powoduje, że w efekcie uzyskujemy tak niskie emisje tych omawianych składników przypadających na 1 kWh ciepła dostarczanego przez pompę ciepła do naszego budynku. Następnym składnikiem jest zabójczy, śmiercionośny tlenek węgla. Tutaj te ilości są dosłownie minimalne, między innymi z racji tego, że my tę energię elektryczną mamy przygotowywaną, tak jak powiedziałem, w zakładach, w których jest pełna obsługa, pełna ochrona samego procesu. Ostatnio słyszymy o częstych zdarzeniach zatruć czadem. No i między innymi to jest efektem spalania w domach, w różnego rodzaju kotłach, piecach, paliw. I jak widać, w przypadku takiego paliwa jak drewno są to największe ilości tlenku węgla. W przypadku węgla nieco mniej, ale właśnie drewno to z czym nam się kojarzy? No z kominkiem. Prawda? Także tutaj powinna nam się wyostrzyć uwaga, że właśnie w tych miejscach, gdzie chcemy wypocząć, grozi nam jednak pewne niebezpieczeństwo. Kolejnym elementem, czy kolejnym składnikiem spalin są pyły zawieszone. No i tutaj przodują kotły węglowe, kotły na paliwa stałe, te, które nasi domkowicze posiadają w swoich budynkach. Natomiast w przypadku paliw gazowych są to dosłownie minimalne ilości. W przypadku pompy ciepła elektrycznej ta ilość jest nieco większa, no właśnie ze względu na to, że ta energia przygotowywana jest mimo wszystko z węgla na dzień dzisiejszy w większości.
ta relacja pomiędzy udziałem energii elektrycznej, czy udziałem paliw kopalnych będących źródłem energii elektrycznej, z czasem będzie się zmieniała. Już teraz zauważamy rosnący udział energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki, z elektrowni wiatrowych. Ten udział będzie się zwiększał i bądźmy pewni, że nadejdzie taki moment, w którym w tym miksie energetycznym będzie stanowił już tylko pewien fragment energii elektrycznej. I wtedy nasze źródło ciepła, którym jest pompa ciepła, będzie osiągała w zasadzie śladowe emisje, czy powodowała śladowe emisje. Praktycznie będzie to w pełni bezemisyjne źródło ciepła. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy przykład emisji pyłów dla okolic Małopolski, czyli miejscowości, które słyną w cudzysłowie z tego niebezpiecznego dla zdrowia powietrza. Jak widać, wakacje w miesiącach letnich faktycznie mogą powodować poprawę naszego samopoczucia. Natomiast w okresach zimowych niestety grozi nam to, o czym mówiła już koleżanka. Zatem szczególnie właśnie w tych miesiącach powinniśmy zwrócić uwagę, w jaki sposób pozyskujemy tą energię cieplną. Kolejny składnik, może rzadziej omawiany, czy rzadziej poruszany, to są wszelkiego rodzaju substancje organiczne będące pochodną spalania paliw. Paliwa najczęściej są pochodzenia organicznego i znowu tutaj wiodącą rolę przodującą posiadają kotły węglowe. W przypadku innych paliw, kotłów olejowych, gazowych, gdzie i szczególnie pompy ciepła, gdzie ten proces przygotowywania bądź ciepła, bądź energii elektrycznej jest pod kontrolą, są to dosłownie śladowe ilości zanieczyszczeń. Tutaj również zauważamy, że w przypadku tak zwanych biopaliw, czyli zrębki, drewna, no jednak te substancje organiczne dostają się do atmosfery. Tak jak powiedziałem, dzisiejsze webinarium ma na celu pokazać ten korzystny skutek, to korzystne oddziaływanie pomp ciepła na środowisko. Możemy powiedzieć, że jeżeli planujemy, jeżeli naszym celem jest zminimalizowanie, usunięcie niskiej emisji, to powinniśmy całkowicie wyeliminować z domów jednorodzinnych, a więc z obszarów, w których mieszkają ludzie, którzy powiedzmy, no, są amatorami w obszarze spalania, całkowicie wyeliminować paliwa stałe, ponieważ proces spalania paliw stałych obarczony jest bardzo wysokimi wymaganiami. Do tego potrzebna jest wiedza, technologia i odpowiednie urządzenia służące do oczyszczania spalin. Domkowicze jak najbardziej mogą użytkować źródła na paliwa gazowe, na paliwa ciekłe, ponieważ co do tych paliw stawiane są dużo mniejsze wymagania. Ale oczywiście szczególnie zwracamy uwagę na takie źródło ciepła, które nieomal możemy zaliczyć do urządzeń AGD. Takim urządzeniem właśnie jest pompa ciepła. Urządzenie, które w budynku nie wymaga specjalnego pomieszczenia, które zajmuje około 0,5 m², które z praktyki powiem umieszczane jest w takich miejscach jak garaż, jak przedpokój, jak łazienka, jak wiatrowa. A więc urządzenie, które absolutnie nie ingeruje w funkcjonalność innych pomieszczeń. Oszczędności, o których które możemy omówić w kolejnych webinariach, czy które już były omawiane w webinariach dotyczących pomp ciepła, to te związane z produkcją taniej energii. Ale również do oszczędności zaliczyłbym właśnie te koszty inwestycyjne. Jeżeli inwestor nie musi budować kotłowni, jeżeli inwestor nie musi budować komina, nie musi budować przyłącza bądź składu opału, to są właśnie te oszczędności inwestycyjne, które odnosimy wrażenie, że nie do końca są na razie wystarczająco dobrze dostrzegane. Z przyzwyczajenia inwestorzy budują właśnie te elementy, a dopiero po tym fakcie zaczynają się interesować, w jaki sposób ogrzać budynek.
Jeżeli Państwo będą mieli pytania dotyczące kalkulacji oszczędności, analizy pracy instalacji, w jaki sposób instalację modernizować, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym. To my dziękujemy. My Państwa też tutaj... Tak, dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Życzymy Państwu dobrego dnia i mamy nadzieję, że do zobaczenia przy następnym webinarium albo innej sprzyjającej do spotkań okazji. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.